Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 14 od mszy świętej na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej. Stamtąd kondukt żałobny przejechał do miejsca pochówku sportowca. Wszyscy, którzy chcą uhonorować pamięć po Adamie Wójciku, mogą oddawać krew do stacji krwiodawstwa i rejestrować się jako dawcy. To prośba rodziny koszykarza. Adam Wójcik przez całą swoją karierę był związany z Wrocławiem. To tu w wieku 13 lat rozpoczął grę w drużynie Gwardia Wrocław i to tu w 2012 roku swoją karierę zakończył. Dla wrocławian był ważną postacią. Dziś przed kaplicą jego pamięć uczciło kilkaset osób. Po kilkunastomiesięcznej walce Adam Wójcik przegrał swój ostatni mecz, walkę z Białaczką. Odszedł 26 sierpnia w wieku 47 lat. O godzinie 16:30 w hali stulecia spotkali się ludzie związani z koszykówką, rodzina i przyjaciele Adama Wójcika.